Usyk Fury, jako zawodnik, który miał okazję sparować z Usykiem, widzisz jego szansę z Fury'em? Oczywiście, że tak. No, nie rozumiem ludzi, którzy na przykład nie widzą szans Usyka z Fury'em, tak? Tylko tak naprawdę nie wiemy, wiesz, my już słyszymy tyle czasu w mediach społecznościowych, że walka jest dogadana, że walka jest podpisana, a za chwilę menedżer Usyka mówi, że jesteśmy bliscy dogadania, także my nie wiemy tak naprawdę, wiesz. Nie, ale Nikodem, zakładamy, że walka się odbędzie. Takich aspekt sportowy mnie interesuje, no bo znasz Usyka ze sparingów, czy widzisz go z takim gościem jak Fury, który ma 2,6 wzrostu, jest wielkim gościem. Ja nie wiem, czy nawet Usyk nie lepiej się czuje z olbrzymami większymi od siebie fizycznie, silniejszymi jest siebie fizycznie niż z gościami pokroju, tak jak on, silnymi, faktycznie fizycznie, ruchliwymi i mniej więcej o gabarytu, wiesz, bo porównując nawet jego występy dotychczasowe, to te walki z tymi olbrzymami wychodziły mu dużo lepiej niż na przykład walka z Hunterem, czy walka z Bradysem, tak? Czyli gościami bardzo podobnymi do niego warunkami fizycznymi, bardzo ruchliwymi i z bombką w ręce. Także uważam, że ta walka może nie być wcale tak trudna dla niego, jak ludzie przewidują. Oprócz tego, że po stronie Fury'ego są warunki fizyczne, to tak naprawdę co innego ma być po jego stronie, tak? Nie wiem, nie widzę tutaj atutów większych, którzy miały stać po stronie Fury'ego, bo co, siłowo nie wierzę, żeby Usyk był jakiś nie wiadomo jak słaby, ruchliwością wygrywa, częstotliwością zadawania ciosów wygrywa, celnością wygrywa, no wygrywa dla mnie wszystkim, czyli te warunki fizyczne są tylko po stronie Fury'ego, także no tutaj jest to przewaga, ale uważam, że nie tak kolosalna i uważam, że przede wszystkim nie tylko umiejętności, ale również i psychika Ukraińca jest, no, przepotężna, no, tak to nazwijmy, przepotężna, bo potrafi on założyć po prostu kaptur, idąc do ringu, wchodzi do ringu i jak zaprogramowana maszyna robi swoje. Oczywiście też mu zdarzają się wpadki, jak głupia sytuacja z Danielem Dibua, ale to tylko głupia sytuacja. Wiesz co, ja myślę, że a propos tej adaptacji wadze ciężkiej, to mam wrażenie, że Usyk trochę się zmienił teraz w tej wadze ciężkiej. Wydaje mi się, że on jest taki silniejszy, bardziej właśnie, może jest mniej ruchliwy, ale jest, bardziej tak siedzi na tych ciosach i kurde, z Dibua było widać, że Dibua czuł te ciosy Usyka. Oczywiście, może nie zgodzę się z tobą w związku z tym, że po prostu zadaje mniej tych ciosów, zadaje ich więcej, ale różnicuje bardziej siłę ciosów i jest świadomy tego, że jednak no, jego fizyka jest inna. No i to jest dowód na to, że w jednej walce nie da się zmienić, tylko tych walk jest parę, bo przypomnijmy sobie tą pierwszą walkę, którą on toczył z znane nazwisko, ale to był kuzyn znanego gościa. Witherspoonem, ale to nie był słynny Tim Witherspoon, tylko jakiś jego kuzyn. Czas. No. Tak. I tam ta walka nie była zbyt jakaś nie wiadomo jak dla oka, po prostu zrobił sobie sparing zadaniowy starszym panem. Później bardzo brzydka stylowo walka z Chizorą, gdzie nie złapali się kompletnie z Chizorą i to style zaważyło o to, że po prostu ta walka była ciężka do oglądania, bo była tam więcej klinczy i gonitwy niż samego boksu. No a dopiero później gdzieś tam, wiesz, zaadaptowanie się z tym wszystkim i pokazanie, że faktycznie można. Ale to mówię, ciężko jest też nawet, bo możesz to odczytać, że ja tam gdzieś patrzę nawet w kierunku swojej osoby, ale ja nigdy w życiu bym się nie porównywał z taką wspaniałą postacią sportową, jak Usyk, tak? Także nie można tego porównywać, ale mówię, są to przykłady takich ludzi jak Usyk, że naprawdę jedna, dwie, trzy walki pierwsze mogą pokazać mniej niż w rzeczywistości później się może wydarzyć, tak? Ja też nie wiem, wiesz, jak ty, ale jak on przechodził do wagi ciężkiej, to ja nie wiedziałem, że to będzie tak solidna postać tej wagi ciężkiej, a tak naprawdę po pokonaniu Fury'ego można się stać legendarną postacią, no nie oszukujmy się, także no ciekawa, bardzo ciekawa to jest rzecz, tak? Wiesz co, nikt się chyba tego nie spodziewał, ale to ciekawe, że też nie skreślasz tutaj, bo naprawdę jest niewiele osób, które nie skreślają Usyka, znaczy widzą, dają mu jakieś takie, wiesz, miarę spore szanse. Wiem, że Mateusz Masternak, Janusz Pindera chyba mówił, Tony Belliu, ostatnio słyszałem taką opinię też od Piotrka Łącza i to chyba, nie wiem, to tyle, no. Naprawdę jest niewiele osób, które stawiają na Usyka. No. Ja u niego byłem na sparingach, wiem co jest grane, Master był u niego na sparingach, wie co jest grane, Tony Belliu został położony na drzemkę przez Usyka, także wie co jest grane. Nie wiem co Janusz Pindera miał z nim wspólnego, ale może gdzieś... Nie był na sparingach, ale zna go bardzo dobrze pewnie z boksu olimpijskiego. Przede wszystkim. Pewnie pamięta z kim toczył walkę w 1994 roku o 16, nie? No właśnie o to chodzi, no jest to pewnego rodzaju encyklopedia boksu, także nie są to jakieś tam przypadkowe opinie, tak mi się wydaje.
ale no mówię, sport jest na tyle nieprzewidywalny, że pewnego nie można być niczego, ale nie skreślałbym tutaj kompletnie, bo dlaczego mielibyśmy go skreślać tak naprawdę, wiesz, no. Ludzie też są troszeczkę specyficzni, bo to jest przykład takich, wiesz, lat 90. bramek w Polsce, że wiesz, jak na bramce stoi ten wielki taki, wiesz, chłop stu parokilogramowy, to naprawdę jest zwierzę i do niego nie ma co podchodzić. I tutaj ludzie mają też takie przeczucie, że ten Fury jest tak ogromnym człowiekiem, że ten Usyk nie ma do niego po co podchodzić. Ale tutaj może bardzo dużo zagrać mental, oprócz umiejętności, bo jeden i drugi na pewno umiejętności ma, ale sam mental i podejście i przygotowanie sposobu walki i ułożenie tego całego game planu może być tutaj numer jeden, a nie tylko, jak to się mówi, warunki fizyczne, tak? A jeszcze Nikodem, ale jeszcze o jedno zapytam, bo wiadomo, że teraz, zwłaszcza po tej walce z Dubois, jeśli chodzi o Usyka, no jest taka opinia, ona się jakby potwierdza, tak? Bo to też pokazywała historia walk z przeszłości, że doły to jest słaby punkt Usyka. Ty coś takiego zauważyłeś u Usyka, że on jednak jest bardziej czuły na te ciosy na dół? Ciężko mi powiedzieć, wiesz, ja nie wiem, teraz nie rozumiem twojego pytania przez to, czy zauważyłem to na sparingu na przykład, tak? Sparując z nim. Znaczy nie pamiętam, że wiesz, nie, ogólnie ja nie pamiętam, żeby jakiś któryś z nas zauważył tak naprawdę, że dołę ma bardziej odczuwalne niż górę. Na sparingach tak naprawdę dawało nam się radę go trafiać, bo to nie jest tak, że po prostu on, wiesz, jest niezniszczalny, niedotykalny i w ogóle niewidzialny w tym ringu. To nie jest tak. Tylko po prostu nie mieliśmy wątpię, żeby któryś z nas miał takie odczucie, że po prostu duma bardziej, że tak powiem, czuły niż głowę. Może przypadek, może nie przypadek. Gdzieś tam przytaczali różni eksperci różne tezy na temat tych dołów, tak? Jeżeli eksperci są na tyle, wiesz, że potrafią przytaczać te doły, to uwierz mi, że na pewno też team Usyka nie śpi i widzi, że dostrzegają po prostu słabość w jakichś dołach, to na pewno przygotują ten dół, że on będzie dużo, dużo twardszy na walkę z Fury, bo też ludzie nie są głupi. Jeżeli ekspert jakiś to widzi i wytyka mu to, no to oni też starają się wszystko zrobić, żeby poprawić to. No, a ja generalnie uważam, że wiesz, że troszeczkę... Jak mam określić tą sytuację całą z Dubois, to było zbyt dużo teatru, bo tak naprawdę nie wierzę w to, że Usyk na tyle został mocno sfaulowany, że musiał się położyć na plecy, pokazać, jak go to mocno boli, wiesz, i pokazać więcej tego teatru. Po prostu mógł wstać, poskakać chwilę na piętach, otrzepać się, krzyknąć do sędziego po swojemu, że jest bardzo zdenerwowany, że nie powinno mieć to miejsca i sytuacji w ogóle by nie było. Dzisiaj jest jakaś wielka rozmowa na temat tego, czy on ma czułe doły, czy dostał za nisko, czy dostał za wysoko, czy ochraniacz był za nisko, za wysoko, czy jaja powinien mieć wyżej, czy niżej jako człowiek. No ciężko mi jest to powiedzieć. Po prostu sam troszeczkę stworzył tą sytuację. A tak naprawdę wydaje mi się, wiesz co, że on o tym nie myśli, tylko to jest kwestia reszty ludzi, którzy lubią porozmawiać o boksie, bo wydaje mi się, że on to wziął w ogóle już całkiem w niepamięć. Ale znaczy wiesz, co z tymi dołami, to pewnie się wzięło stąd, że on bodaj dwa albo trzy razy był w amatorce liczony po ciosach na dół i z Joshua miał taki ciężki moment, więc pewnie stąd, tak? Jeśli chodzi o tego Dubois, to faktycznie mam wrażenie, że gdyby sędzia liczył, to on by po prostu wstał, tak? No tak, ja mówię, troszeczkę akurat ta sytuacja przy, była przy aktorzu, jak to się mówi. Dość dziwna, nie wiem, czy chciał wywołać, nie wiem, presję na sędzi i po prostu, żeby sędzia zwrócił uwagę, czy odjął punkty, nie mam pojęcia. Wiesz co, widziałem taki skrót, który wrzucili ze wszystkimi ciosami poniżej pasa Dubois w tej walce i ich tam naliczyli 20. To jest na YouTubie, więc być może to mu tam doskwierało i być może dlatego przeaktorzył, no nie wiem, no ale też mam wrażenie, że nie bolało go wcale to tak bardzo. Możliwe, słuchaj, faule są wpisane w każdy sport, czy to jest piłka nożna, czy boks, tak, i jeżeli idzie cwaniactwem coś ugrać, to uwierz mi, że dużo zawodników stara się to jak najbardziej robić, udając później, że to wiesz, że to nie moja ręka cię uderzyła, czy nie moja noga cię kopnęła. Tak wygląda sport, tak wygląda życie. Także po prostu ja nie wiem, czy to była część, może to była część game planu, żeby wiesz, żeby Usyka, że tak powiem, wybić z myślenia i wybić z jego planu, posfaulować go kilka razy, żeby wiesz, żeby się chłop zaczął denerwować i nie myślał o tym, co naprawdę ma robić w ringu. Możliwe, że też tak było. Nie mam pojęcia. Jest to bardzo prawdopodobne, mając na uwadze, że to był Don Charles, czyli trener Chisory z drugiej strony i myślę, że Usyk też pewnie w ten sposób odpowiedział. No proste. Symulując ten faul, nie? Proste. Wiesz, zależy jak to czyta sport, jak to czyta boks. Ja mówię, ja czytam troszeczkę sport i boks z tej strony, że była to bardziej kwestia
żeby się wkraść do głowy Usyka i troszeczkę, żeby on przestał myśleć o samej walce, tylko zaczął się zastanawiać dookoła, dlaczego jest tak, a nie inaczej. Ale no mówię, to nie wyszło, walka została wygrana przez Ukraińca, protest został odrzucony, także historia się skończyła i uważam, że już nie warto jej ciągnąć dalej.